Jak szybki jest motocykl Ghost Ridera? No cóż, muszę przyznać, że w materiale źródłowym mamy trochę rozbieżnych informacji. Spójne jest to, że generalnie może poruszać się po każdej płaszczyźnie, wliczając wodę i pionowe powierzchnie. No i spójna jest też informacja, że jest szybszy niż jakikolwiek pojazd stworzony przez człowieka. Ktoś tam zrobił nawet jakąś matematykę, pozwalającą stwierdzić, że musiałby poruszać się przy danych, które były w danej historii podane, prędkością około 300 km na godzinę. Ale to jakoś szczególnie nie robi wrażenia i pachnie fejkiem w świetle tego, co powiem zaraz. Otóż ci, którzy oglądają moje filmy dostatecznie długo, mogą pamiętać taką scenę, w której Thor rzucił Mjolnirem Ghost Ridera. Ghost Rider na motorze był w stanie uciec przed Mjolnirem, a następnie kiedy Mjolnir zaczął wracać do Thora, no to go dogonić. No i teraz tak, przyjmuje się, że Thor latając sobie na młotku osiąga prędkości bliskie prędkości dźwięku, czyli mówimy o jakichś 1200 km na godzinę. Więc jeżeli Ghost Rider był w stanie uciec przed młotem, a następnie go dogonić, no to musiałby poruszać się co najmniej z prędkością wyższą niż Mjolnir. Więc zważywszy na fakt, że jest tak naprawdę pojazdem piekielno-magicznej natury, to albo szczyt jego możliwości w zakresie prędkości jest gdzieś powyżej tego pułapu, albo jest w stanie równie magicznie dostosować się do okoliczności i prześcignąć co tylko będzie trzeba.